Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Tomb Raider 2013 po polsku. Dobra. Tutaj oczywiście Lara Croft. Bardzo w ciężkim stanie, bardzo. To kliknijcie poprzedni odcinek. Albo będziecie mieć na, w rogu tam na karcie. Dobra. Take it slow. Oj, powoli. Ja mam iść. Powoli, na serio? Dobra, żyjemy. Ale emocji, dobra. Teraz gdzie droga Lalo? Gdzie idziemy? Tutaj? Tędy na pewno? Dobra. Tak, możemy poglądać widoczki, macie widoczki. Uwolniliśmy się od jakiegoś frajera, który chciał nas... tam, macie we filmiku pierwszym, obejście, to zobaczycie, co tam się działo za jaja. Znaczy, akcja się działa. Bardzo ostra akcja się działa, dobra. Znaczy tutaj sztormy, łódki jakieś rozwalone i tak dalej. Pirackie łódki i tak dalej. Dobra, a my idziemy dalej przez jaskinię z Lalą Croft. Ja mam tam skakać przez to? Serio? Dobra, super. Okej. Dlatego, że jesteś ran... Jezu, jesteś ranna Laro... Raro. O, ja pierdzielę, tak. Przygody młodziutkiej Lary Croft. Ojoj, dam radę. Aha. Ale czy ja dam radę, nie wiem. Muszę skakać do tego? Ojoj. O! Co teraz? Łap się. Podskocz? Co? Ale jak podskocz? Znaczy... O Jezu! Co teraz? Trzymaj się! O Jezu! O, dobra! O! O, wow! O Maja, ja... Oj, my God! Polegałeś po angielsku! Tak, wiem, że mam angielski dubbing, trudno, przeżyję to! A wy też musicie przeżyć angielski głos Lary Croft. Nie polski głos Karoliny Gorczycy, jak aktorki, ale dobra. Trudno. A grunta będzie fajna seria na moim kanale. Październikowa, nie wiem, listopadowa. Kilka nie wiem. Drapywanie się na ściany. Spacją? Aha. Jezu, okej. Dobra. Dwa razy spacją chyba. Tu mam na iść teraz? Uczymy się grać z Lalą Croft. Fajnie. Rzeczy sam, okej. Tak, tej koleżanki, dobra. A jak teraz zejść? Skoczyć normalnie? Dobra. Idę. Way.
Dobra, idź tropem pozostałych rozbitków. Czyli którą? Dobra, jeszcze czegoś zbieramy. Jeszcze jakichś łuków nie bierzemy. Kamizelka. Co by złapać? A co złapać? No bierz jakieś rzeczy. No klikam przecież, kurde. Lalo Croft. Nie? Nie chcesz klikać? Nie chcesz klikać? Dobra, to gdzie mam teraz iść tam? A, co, o to złapać tak. Aha. Muszę nas skoczyć i złapać? O Jezu. Mam się. Nie no! Chciałam się... złapać! Schroń się przed burzą, dzięki bardzo. Gdzie mam się schronić? Tutaj. Tu się schronić? Nie. Dalej mam iść. O Jezu. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch
I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Kobieta w dziczy, rozejrzyj się po okolicy. Dobra, słyszę. Musisz coś zjeść, czyli znaleźć coś do jedzenia, dobra. O, ptaszek był. Co? Co mam z tym ptaszekiem zrobić? Łapać mam? Ptaszka. Aha, zdobądź łuk. A w jaki sposób niby? Aha, to się spinać chyba. Aha. Tak, aha. Z jaki tam wejdę? Na drzewo mam wejść? A co? Coś dostanę. Aha. Can't hunt with my bare hands. I need to find a weapon. Ale jak mam tam wejść, się pytam teraz. O Jezu. Mam takie odpowiedzi. Aha. Aha. Skoczyć mam jakoś? No. Ciekawe jak. No. Can't hunt with my bare hands. We need to find a weapon. Jakąś broń? Szukam. No co? No co znowu? No co? Aha, to tu jakoś wejdę na to. O, proszę, jaka jestem mądra. Ha, 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 musiałam obejść. To, żeby tu doskoczyć. O, i teraz na to. Aha, na to, to? Aha, tak. O Jezu. I can do this. Co teraz? Co mam kliknąć? O, wow. Remember Roth's training. You can have the best form and technique in the world,
but it won't mean a thing if you can't focus. Zapoluj na jelenie. The key to using any weapon is focus. I'm so hungry. I need to find something to eat. Tu coś jeszcze jest. Wiele. Przydadzą się, nie wiem. Gdzie ten jeleń? Halo? Jelonkę? Nie w tą stronę? Gdzie ten jelonek był? Tu był? No. Tam mam jednak gdzieś. Tutaj jednak. Jelonek. Cholera. Gdzie ten jeleń był? Tu? Kurde. Kurde, to jeszcze trzeba przybliżać? Co? Gdzie ten jeleń? Chodź tu. Ja cię. Chodź tu, jeleń. Co Z? No! No jak się strzela? Teraz wycie.